Pani bardzo bacznie obserwuje to, co się dzieje na polskiej scenie muzycznej. No i zbliża się też Eurowizja za niecałe pół roku. Kogo by pani widziała? Kogo by pani wysłała na miejscu Jacka Kurskiego, kto miałby szansę faktycznie tę Polskę doprowadzić do zwycięstwa? Ojej. Trudne pytanie, dlatego że często jest tak, że wybieramy kogoś, kto kompletnie nie wpasowuje się w trend Eurowizji, a z drugiej strony powinniśmy stawiać na to, na naszą oryginalność, a nie kopiować to, co jest na świecie. Nie wiem, czy na przykład bracia Golec nie byliby fajni. Naprawdę. Albo Zakopauer, tak? Coś kompletnie zaskakującego, czego nie słyszeliśmy. Tak. Na Eurowizji. Może to jest sposób. Nie naśladujmy kolejnych Beyoncé, Céline Dion, tylko postawmy na oryginalność, ale na najwyższym poziomie produkcja muzyczna.